W ostatni piątek kwietnia rozgrzewka bluesowa na scenie Perełka Piotr Nalepa Breakout Tour symfonicznie. W koncercie poświęconym pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy udział weźmie Suwalska Orkiestra Kameralna. Breakout symfonicznie jest hołdem dla wspaniałych twórców Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej, których dorobek artystyczny stanowi część historii polskiej muzyki rozrywkowej. Mówi Robert Lubera, gitarzysta, wokalista i członek tej formacji. Grupa ma za sobą ponad 200 koncertów. Występowali już w wielu miastach kraju, ale także odwiedzali Austrię, Czechy, Niemcy. Trafili również za. Ocean prezentując dorobek najważniejszej pary polskiego bluesa w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zespół złożony z szóstki muzyków, w którym nie mogło zabraknąć syna tej wybitnej pary, Piotra Nalepy, stanie na suwalskiej scenie w towarzystwie suwalskich kameralistów pod batutą Krzysztofa Kozakiewicza. Tradycyjnie rozgrzewkę poprzedzi konferencja prasowa, podczas której poznamy starannie chronione do tego dnia informacje o gwiazdach, Tegorocznej edycji Suwałki Blues Festiwalu. Zaprezentuje je jak zawsze redaktor Jan Chojnacki. Wejściówki na rozgrzewkowy koncert już są w sprzedaży.